zawsze opisuje, nie zawsze może opisać rzeczywistość, którą postrzegamy my wszyscy z reguły nieco inaczej. Dzisiaj, proszę Państwa, chcemy mówić o takim właśnie zjawisku, o problemie mniejszości niemieckiej w Polsce. Wydawało się, że ten temat jak gdyby ustąpił miejsca problemom Białorusinów, Litwinów czy Ukraińców żyjących po obu stronach naszej wschodniej granicy. Jednak ten temat jest, ten temat ciągle wraca, szczególnie teraz, kiedy za zachodnią granicą i nie tylko nasiliły się akty nietolerancji wobec właśnie mniejszości narodowych. Chcę dzisiaj z prawdziwą przyjemnością zaprosić Państwa do obejrzenia filmu Heimat 91. Obszar wielkością zbliżony do Litwy. Od wieków pod różnymi wpływami. Po powstaniach śląskich podzielony na część polską i niemiecką. W trakcie II wojny światowej traktowany jako obszar niemiecki, a ludności tu zamieszkującej nadaje się status Niemców trzeciej kategorii. Po wojnie na podstawie traktatów jałtańskich Śląsk znalazł się w granicach PRL. Dla ówczesnych władz nie istnieje problem narodowościowy. Propaganda komunistyczna twierdzi, że na tych terenach nie ma już ludzi, którzy mogliby uważać się za Niemców. Ale w ostatnich latach na Śląsku problem niemiecki zaistniał ponownie. Mieszka tu prawie 600 tysięcy ludzi, którzy zadeklarowali się jako Niemcy. Stanowi to 60% wszystkich zamieszkujących te tereny. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości ludzi poczuwających się do niemieckiego rodowodu będzie jeszcze więcej. Powstaje więc pytanie, kim naprawdę są ci ludzie? Gdzie jesteśmy? Serdecznie tych, którzy tu mieszkają i tych, którzy chcą tu pozostać. Byłem żołnierzem Wehrmachtu.
komando X i tam stąd pod umundurowanym Eger i odprowadzony do szkoły lotniczej w tym. Polszczyźnie, na górze świętej Anny Wysokiej, w Licheni, w Porębie, w Kruczach, w Jemielnicy, musiałem mówić po polsku z tej prostej przyczyny, że moi rówieśnicy języka niemieckiego nie znali. Polskość nie była na te tereny przyniesiona. Ona tu przetrwała. Ona tu przetrwała, była pewną świętością. Dla nas narodowość, język ojczysty nie były sprawą wyboru, nie były sprawą jakiejś umowy, lecz były, powiedziałbym, darem nieba. To była pewna świętość. Gardzenie tym uchodziło za świętokradztwo. Haben im plebiscyt für Deutschland gestimmt. W plebiscycie głosowaliśmy na Niemcy. Mam nadzieję, że zostawiliśmy wam dobre dziedzictwo. I myślę, że wy wszyscy tu obecni będziecie mogli powiedzieć waszym dzieciom, waszym siostrzeńcom, głosowaliśmy na mniejszość. Bo tylko nasi posłowie w Sejmie mogą coś dla nas zrobić. To jest efekt po prostu tych 40 lat, że mamy w tej chwili do czynienia z mniejszością niemiecką. Mniejszością to jest, ja bym nazwał cudzysłowie. Ci ludzie, którzy w tej chwili uważają się za Niemców, są to przeważnie potomkowie powstańców śląskich, potomkowie tych pokolenie, jest to trzecie pokolenie, których dziadkowie głosowali za Polską w czasie plebiscytu. Tu jest ludność, która jest o niepamiętnych czasów stale pod wpływami niemieckimi. Mam tu na myśli, czy to była ludność austriacka albo pruska. W każdym razie my byli zawsze pod wpływami niemieckimi. Niemcy nie zgermanizowali tego rejonu Polski na przeciągu 700-800 lat. To, co dokonały władze centralne, poprzednik ekip, można powiedzieć, doprowadziły do jednego, że Niemcy udało się osiągnąć pewien cel, jakim nastąpiła germanizacja Polaków. Jeżeli polityka władz centralnych, szczególnie Warszawy, do tego regionu sprowadzała się do niszczenia po prostu kultury śląskiej, atakowania Ślązaków za przynależność do Związku Powstańców, kiedy wyrzucano z tego terenu powstańców, pakowano do wagonów, ci ludzie wyjeżdżali do Niemiec. Kiedy w 1947-1949 roku OMONie wyrzucono całej rodziny Arki Boszka, jednego z najbardziej znanych trybunów śląskich. Trudno się dziwić, że po tego typu działaniach następują resentymenty niemieckie. Nasza rodzina była w Roszkochowie koło Głogówka i takie dokumenty posiadamy i nie może nikt powiedzieć, że my byli Polakami. I z tego powodu, jak był plebiscyt, to na naszych terenach wszystka ludność głosowała w większości za Niemcami. I tak jak też w naszych teraźniejszych rozmowach propagandowych do wyborów, jak powiedział, że moi rodzice mi powiedzieli kiedyś i moim rodzinie całej, bo w nas było 5 dzieci,
że oni głosowali za Niemców i mają nadzieję, że i my będziemy kiedyś ich Niemcami. Do czynienia z bardzo szerokim zjawiskiem akceptowania mniejszości niemieckiej jako no, wręcz gospodarza tego kraju, prawowitego, który powinien grać tutaj pierwsze jakby skrzypce. Jeżeli w tej chwili na skutek niej do braku inwestycji, po prostu braku napływu pieniędzy z budżetu, padnie polskie szkolnictwo, padnie Uniwersytet Śląski, padnie Śląski Instytut Naukowy, padną szkoły średnie, szpitale, tu powstaną jeszcze normalną, że będą powstawać siła ekonomiczna. Siła ekonomiczna, szkoły niemieckie. Ja się pytam, za 3-4 lata, gdzie będą posyłane dzieci autochtonów? Do polskiej szkoły, która będzie niedoinwestowana, gdzie będzie w klasie 40 dzieci i nauczyciel po szkole średniej, gdyż się nie opłaca zatrudniać nauczycieli po studiach, czy do szkoły niemieckiej, która będzie, tu owszem, będzie to szkoła, w której na początku będą 3-4 godziny języka niemieckiego nadobowiązkowo, ale za 4-5 lat następnie będzie tylko 4-5 godzin języka polskiego. Gib uns mancher Druck. Nein, ich bin dabei.
Don't. Mamy czarną ścianę przed sobą. I wiele niepokojów, co będzie dalej. Bankrutuje tutaj przemysł, bankrutuje instytucje kulturalne, oświatowe, uniwersytety. I ogarnia nas po prostu czarna rozpacz, co będzie dalej. Z drugiej strony pojawiają się pewne struktury polityczne zorientowane na Niemców i właściwie czekające, aż na te struktury zostanie nałożony duży kapitał. I będziemy tutaj, będąc większością, będziemy w mniejszości pod każdym względem. Nasza organizacja ma na główny cel pozostać tu i tu być jako mniejszość. Oni mają piękne słowa, ci liderzy, tak, mają piękny statut, jakże piękny statut, a ja bym mógł Państwu cytować, prawda, bo się chwalą nawet, tak, chwalą się, die Polen sind heute in Schlesien, czy Oberschlesien, so eingeschüchtert, wie in den, już nie pamiętam, czy nazistischen, komisischen Zeiten, Polacy są dzisiaj tak przestraszeni na Śląsku, jak w czasach hitlerowskich i stalinowskich. Ja się też boję. Ja się też boję. A gdybym się nie bał, to byśmy nie mieli tych tak zwanych 16 punktów i tak dalej. My się też boimy. My mamy więcej przyczyn się bać, jak Polacy od nas. U nas na cmentarzu w Szczelcach wszystkie pomniki z napisem niemieckim były wyrąbane, a jak się patrzy w telewizji w Białymstoku, to dzisiaj, choć to Rusy, bolszewiki takie, są napisy ruskie i polskie nadal na cmentarzu. A u nas pokazali Polacy taką kulturę, że tą kulturę, która tu była 700 lat, wyryto, wytępiono i nie ma ani śladu. To Rusy tego nie robili, tylko kultura ze wschodu to zrobiła. Pani, dla sprawiedliwości dodam, że Niemcy zaczęli polskie napisy, hitlerowcy zaczęli niszczyć w Szczelcach polskie napisy. Niemcy są winni, oni nie są aniołki. Poprzewracano, porozbijano stare nagrobki z polskimi napisami, niektóre bardzo stare, XIX-wieczne, na cmentarzu w Szczedrzyku. Milicja, która potem wykryła sprawców, nie chciała wierzyć, że tak młodzi chłopcy byli w stanie dokonać takiego dzieła. Mnie to też zainteresowało od strony pedagogicznej i chciałem z rodzicami tych dzieci porozmawiać, ale postawiłem władzom jeden warunek. Znajdźcie mi kogoś, choć jednego ojca takiego, który jednak nie należy do mniejszości niemieckiej. I okazało się, że takiego nie ma. Co to znaczy? Co wyrośnie z tych młodych ludzi, dla których nawet cmentarz, krucyfiks z wizerunkiem Chrystusa świętością nie jest? W jakich warunkach ci ludzie wyrośli? Wyrośli w warunkach kultu dla zbrodni. I proszę porozmawiać z ludźmi. Oświęć im to propaganda, prawda? Króle do Auschwitz, króle do pieca, króle raus i tak dalej. To my nie pisali, na pewno nie. Powiem panu, że zrobił na mnie wielkie wrażenie film, w RFN-ie go widziałem, nakręcony przez niemieckich dziennikarzy, którzy ten dom, który pan wymienia, nazwali nie siedzibą mniejszości ani tam związku, tylko nazwali, powtarzam, niemiecki film, nazwali ten dom siedzibą zarządu piątej kolumny w Polsce. Kamera poszła do środka i pokazała na ścianie mapę Śląska z 1937 roku. No, nie będę mówił nazwiskami, facet w krótkich, skórzanych portkach mówi, że nie z kamerami tu przyjeżdżać, tylko z wojsko, Wehrmacht ma przyjechać. Ja przeżyłem czasy hitlerowskie, ja się byle czego nie boję.
Powiem panu, czego, panie, do czego się boję. Boję się troszeczkę o los moich wnuków. Boję się. Dla nas i dla Niemców jako taki Vaterland jest pojęcie niższe. To jest dalsze. Na pierwszym miejscu jest ten Heimatland. Tu ta ziemia, gdzie my żyjemy. I to w naszych sercach, w naszej duszy, to jest to najważniejsze. A w pojęciu kultury polskiej to najważniejsze jest ojczyzna, czyli ten Vaterland. Dla dobra bezpieczeństwa Niemców i Polaków chyba nastąpi jakieś mocniejsze zjednoczenie polsko-niemieckie przeciwko wszystkim tym upiorom z lat minionych. Nie wymyśliłem tego słowa. Kiedy przywiozłem im tutaj, o czym oni nie wiedzieli, grupę wybitnych uczonych niemieckich, wśród nich także profesorów teologii, Akademii Teologicznej, tej ewangelickiej, początkowo nie zgadzali się z moją oceną. Po rozmowach z liderami, jeden zresztą politolog i jeden właśnie rektor Akademii, powiedzieli do mnie to samo zdanie. Gespenster aus den 30er und 40er Jahren, upiory z lat 30. i 40. I uważam, że ludzie, którzy chcą jakiegoś nowego ładu w Europie, zarówno Polacy, jak i Niemcy, zjednoczą się po to, żeby zmiażdżyć tych właśnie upiorów z minionych lat. To są u nas liderzy, niektórzy liderzy w mniejszości, a w Niemczech jest to, ale Niemcy już przegrywają. To już są te wszystkie chupki i czaje, ten cały Bund der Vertriebenen. Thank you.
strasznie boli, że ta granica została przyznana. To panu powiem tak szczerze. Ja bym chciał, żeby ta sprawa była otwarta, żeby ona wisiała jeszcze i żeby to w późniejszym terminie mogli to załatwić. A nie w tej chwili, gdzie jeszcze nasza generacja, która jest proniemiecka jeszcze, która to jeszcze jest, że ona to bardzo chętnie nie widzi, że te granice zostały przyznane. Wie pan, i nas to strasznie boli. Tak szczerze mówiąc, myśmy czekali na powrót do Niemiec, no ale jakoś się nie udało. To my jesteśmy gospodarzami tych terenów, że tu jest Polska. Jest Polska, potem Śląsk, a nie Nord, a nie jakiś Heimat. Tu jest województwo katowickie, a nie Katowic. Tu jest Zabrze, a nie Hindenburg. Są Gliwice, a nie Gleiwitz. I z tego sobie muszą wszyscy zdać sprawę. I tak samo Niemcy. I Aro, pojednanie będzie. One prędzej czy później nastąpi, ale pewne resentymenty muszą po prostu wygasnąć. I tu jest rola i polityków niemieckich, i polityków polskich. Ale pojednanie tak, ale pod jednym warunkiem. Interes narodowy Polaków musi zostać zachowany. Wtedy będziemy mówili o pojednaniu. Nie możemy mówić o pojednaniu, w którym jedna strona będzie na kolanach, a druga będzie ciągnąć z tego profit. Wtedy nie będzie żadnego pojednania. Widzę po prostu przyszłość Śląska jako normalnego regionu, jak każdy inny region w kraju, traktowanego na równi, powtarzam, na równi z innymi regionami. Ale też widzę, że tym ludziom należy się jakaś moralna, po prostu satysfakcja za te 40 lat, które tutaj przeżyli. Wtedy będziemy mówili, że jesteśmy rzeczywiście, czujemy się u siebie i w jakiś sposób rachunek krzyw, który Śląsk wystawia w tej chwili, zostanie spłacony. Inaczej niestety czeka nas po prostu czarna, niewiadoma dziura, która wielu przypowie, mówimy Kasanianek, to jest pewnie Osmańczyk, kojarzy się z jednym, że po prostu pewnego dnia obudzimy się w Katowic, w Gleiwitz, Hindenburg. Ziemskie obrazy dzielą Ciebie i mnie. Przerażona dusza spogląda w przepaść. Srogi Boże, boję się Ciebie. Ach, zerwij me kajdany. To Ty przecież dla ratowania ludzkości poszedłeś na śmierć. Bliski jestem piekła bram. Ach, wkrótce będę potępiony, jeśli nie wybawisz mnie z mego upadku. Thank you.
Film Heimat 91, proszę Państwa, powstawał, można powiedzieć, przez kilka ostatnich miesięcy. Jest to już właściwie dokument, proszę Panów. Witam jednocześnie gości w studia, reprezentantów mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie i senacie. I ten film jest już dokumentem pewnego rodzaju stosunków, ale ja bym chciał naszą rozmowę zacząć od czegoś innego. Pan jak gdyby w pewnym momencie zarysował dość wyraźną gradację. Polska, Śląsk, ojczyzna. Co to naprawdę oznacza? Co naprawdę oznacza to dla ludzi mieszkających dzisiaj na Śląsku Opolskim, czy tych, którzy zostali na Mazurach, a czują się Niemcami? Znaczenie jest bardzo proste. Musimy patrzeć kategoriami dnia dzisiejszego. Jeśli patrzymy na to tymi kategoriami, to musimy to właśnie w takiej gradacji widzieć. Żyjemy na Śląsku, który jest polski. Ale gdzie żyją ludzie, którzy są Niemcami. Więc musimy rozgraniczyć teren od ludzi. I wydaje mi się, jeśli będziemy tymi kategoriami patrzyli, to przyszłość będzie możliwa dla nas wszystkich na tym terenie. Ja, proszę Pana, przepraszam, że odejdę od tych sentymentalnych rozważań w stronę pewnej brutalności życia. Ja myślę, że w tej chwili to, co dociera do Polaków, nie wciągniętych bezpośrednio w ten, no może nie konflikt, ale w tworzenie się tej nowej sytuacji, to są informacje o wzajemnych roszczeniach, żądaniach, ustępstwach, braku ustępstw i tak dalej. Mnie się wydaje, że czy Panu zdaniem my nie daliśmy się wciągnąć znowu w sytuację rozrachunkową? I to w momencie, kiedy tworząca się właściwie nowa Europa, o której my wielokrotnie mówimy w tym programie, wymaga zupełnie innego pojęcia mniejszości narodowej i zupełnie innych wzajemnych stosunków ludzi o różnych narodowościach, którzy są zmuszeni przy przejściu z jednego kraju do drugiego żyć ze sobą razem na tej ziemi. Jestem przekonany, że rzeczywistość wygląda znacznie lepiej widziana od wewnątrz niż przedstawiają ją środki masowego przekazu. A nie winimy znowu dziennikarzy za wszystko? Nie, to nie jest kwestia winienia. To jest kwestia taka, że przecież każdy patrzy na rzeczywistość przez pryzmat swoich doświadczeń historycznych, swoich zapisów, swojej kultury. A w strefę, gdzie brak informacji, rzuca się na ogół swoje podejrzenia. Myślę, że to nie jest kwestia postawienia zarzutu dziennikarzom. To jest po prostu kwestia niepełnej informacji. Proszę Państwa, na Opolszczyźnie panuje spokój. Po wyborach samorządowych w maju 90 roku nastąpił swego rodzaju szok wskutek tego, że mniejszość uzyskała pokaźną reprezentację w samorządach. I okazało się, że na tej płaszczyźnie samorządowej dobrze współpracuje z sobą mniejszość i większość. Jest dobry klimat w sejmiku, jest zgodna współpraca między gminami, jest dobry klimat również w tych gminach, gdzie żyje mniejszość i większość, przy czym te pojęcia różnie wyglądają w różnych gminach. Myślę, że mamy normalność w wielu dziedzinach. A czy... Wie Pan, dla mnie normalność to jednak jest ciągle za mało. Czy my, jeżeli przyjmiemy, że jest Pan, tak jak Pan mówi, że na Śląsku panuje spokój, czy my na tej normalności możemy już zacząć budować coś na przyszłość? Przecież są wielkie projekty, strefa ekonomiczna, współpraca. Przy pewnej niechęci, wahaniu na przykład kapitału niemieckiego co do trwałości przemian w Polsce z wejściem z dużymi inwestycjami, nie mówię o pomocy, mówię o inwestycjach. Czy już na tej normalności my możemy zacząć budować, czy to jeszcze jest za wcześnie? Myśmy powinni już budować i nie patrzeć w tył. Zbyt wiele jeszcze na dziś jest obaw, bo
nuż coś się stanie. Ja myślę, że tak powinno się mówić, że coś się stanie, ale coś, co będzie nas prowadzić ku lepszemu. I musimy sobie zdać sprawę, że bez pomocy z zewnątrz nie ruszymy z tego dołka. I ta pomoc z zewnątrz skąd ma przyjść? No stąd, gdzie najbliżej. A najbliżej to Niemcy. Więc idźmy w tym kierunku, by właśnie ten kapitał niemiecki, ten rzeczywisty, nie ci drobni ciułacze, do tej pory przychodzą różni kombinatorzy, że tak powiem, którzy mają troszkę pieniędzy, troszkę oszczędności. Czy to jest poważne? Czy z tymi drobnymi ciułaczami ruszymy z miejsca? Wydaje mi się, że nie. I my musimy zbudować na dziś pewien klimat pewności dla tego poważnego kapitału zewnętrznego. Obojętne, czy to niemiecki, czy inny. Czy obecność polskiego senatora w Radzie Europy zwiastuje jak gdyby już nowy typ stosunków polskiego senatora reprezentującego mniejszość niemiecką? Ja myślę, że tutaj nie ma żadnej sprzeczności w tym układzie. Rozwiązanie problemu mniejszości, rozwiązanie problemów Śląska, rozwiązanie tych pozornych sprzeczności, które widzieliśmy tutaj w przedstawionym filmie, który mnie wzruszył, ono istnieje, ale to może być tylko rozwiązanie europejskie. Jak brzmi nazwa tej komisji, w której pan uczestniczy? Ja będę pracować w Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka, a także w Komisji Nauki i Technologii. Ja myślę, że mamy perspektywę przed sobą, jeśli rzeczywiście zwrócimy się w stronę Europy. Europy, w której jest miejsce dla jednostki, w której jest miejsce dla mniejszości, jaka by ona nie była, etniczna, kulturowa, ale Europy, w której szanuje się również strukturę państwową. Proszę panów, ja myślę, że panowie się zgodzą ze mną, że wielu z naszych widzów, którzy czekali, że będziemy po raz kolejny rozdrapywać rany, zastanawiać się, czy tabliczki mają być dwujęzyczne przy wjeździe do wsi, czy jednojęzyczne, poczuło się trochę rozczarowanych. Ale kończąc ten program, miałbym taką nadzieję, że podobne rozmowy o tych problemach, jakie toczą się w wielu miejscach i oficjalnych, i w prywatnych domach, będą się odbywały w tym przyszłościowym duchu, w jakim nam się udało porozmawiać. Dla nas, tworzących ten program, Europa to także nie tylko Europa bez granic, ale Europa, która każdemu człowiekowi daje szansę znalezienia swojego miejsca do życia na godnych, normalnie skrystalizowanych zasadach. Dziękuję panom za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę.